Siemanko mordeczki, witam was spod galerii kamiennej, taka półopuszczona. Lecę do rynku spotkać się z moim ziomeczkiem, który akurat kwestuje na rzecz oczywiście wośpu. Tak jest, akurat lecę dorzucić trochę hajsiwa do jego puszki, spotkać się, zbić pionę, a właściwie zbić żółwika albo łokieto, wiadomo, sami wiecie co jest. Także no cóż, śmigam i widzimy się w rynku. No i jestem tutaj, mordeczki, jestem z Patrykiem, znanym jako Kafar albo Lotek. Tak jest. Serducho jest, także będzie na zeszyt do szkoły. Jesteśmy tutaj pod kościołem Świętej Trójcy. No, ile już tak mniej więcej, Patryk, zebrałeś? Nie wiem, trochę jest, ale no jeszcze, jeszcze mało. No i zajebiście. Ja może coś akurat się dorzucę jeszcze internetowo, bo gotówka mi się kończy. A właściwie, przepraszam, skończyła mi się już gotówka. Także jeszcze na pewno będę na tym live'ie starachowickim na fejsie, także tam wbiję sobie oczywiście. Ale będzie również dzisiaj meczyk o tej samej godzinie. Legia gra z Podbeskidziem. I mordeczki, jestem na kwadracie. Jedno z serduszek już jest oczywiście tutaj na moim szkolnym zeszycie. Oglądam na TVN-ie studio z Wośpu. Tak jest, teraz już tylko trochę odpocząć. No i czekam oczywiście na starachowickiego live'a, bo będzie na stronie starachowickiego Wośpu na fejsie. Będzie oczywiście live'ik. Także no cóż, czekam i na pewno coś jeszcze dorzucę, bo mimo że skończyła mi się gotówka, to oczywiście mam jeszcze trochę hajsu na koncie, także no cóż, będzie wirtualnie. A tutaj zaraz wbijam pod kołdrę. Plecy bolą. Także trzeba się położyć. No i cóż, dozo później. Widzimy się troszeczkę później. Oczywiście. Jak już będzie live'ik ze starachowickiego Wośpu. No i mordeczki, oglądam kolejny koncert na Wośp oczywiście. Wbijajcie do Matysa, polecam, naprawdę on robi zajebistą muzykę, jak słyszycie, na gitarze akustycznej, proszę bardzo, tak się Matys prezentuje, jak widzicie, jest 29 finał, jest też tutaj jego skarbonka, do której można wpłacać na Wośp oczywiście, no i wbijajcie do niego na kanał na YouTube'a Matys Slaski. Widzę, że ma też Patronite'a, można zostać jego patronem. Mateusz Slaski, Matys Scout na Instagramie i na Facebooku. Mateusz Matys Slaski, nielegalne zgromadzenie muzyczne. Tak jest, mordeczki. Także melduje się u Matysa. I co? I no oczywiście teraz w pionie na moim tableciku, jak widzicie, na moim tablecie jest oczywiście wielkoorkiestrowe Serducho już sprzed roku, stara jakaś wlepka, już troszeczkę złochana z Sensi Hemp. Tak jest, cały czas za Sensi Hemp. A na klacie, jak widzicie, klubowa koszulka i na szyi legijny szalik, no bo cóż, dzisiaj Legionia gra mecz, pierwszy mecz w rundzie wiosennej, a wtedy też będzie akurat co, będzie też live na, oj sorki, będzie live na starachowickim Wośpie, tak jest, no to co, wtedy na tableciku live'ik, meczek na telewizorze i będzie elegancko, także trzeba się przypucować jeszcze Matysowi, że co, że oczywiście jestem na live'ie. Także
i że jest oczywiście Matys na vlogu, także wbijajcie do niego, bo naprawdę warto. Gościu naprawdę ma zajebistą, robi zajebistą muzę. Dobra, widzimy się później. Mordeczki, powróciłem. No już niestety tylko na telefonie, ale dobrze, że jestem. Trochę akurat... Oj, momento. Tak jest, niby miałem mieć lekcję jutro, ale nie. Jutro jest co? Przerwa, ferie, ta jest. Jutro miałem mieć szkołę, a tu ferie, pyk. O, proszę, proszę, co my tu mamy? Obraz na licytacji. Pan Jurek, elegancko, zajebiście. Wiem, że jest przejażdżka starym 266, Paryż-Dakar, oczywiście tym rekonstruowanym. Jak widzicie, ja w barwach Legii, bo jak wiecie, ja kibicuję Legiunii. O, proszę bardzo, Lukinias, grają w Bielsku Białej. No cóż, widzimy się po meczu. Dobra, moment. Zobaczcie, z babcią oglądamy Światełko do Nieba. No, nie ma fajerwerków, tylko są takie... nie ma takich wysokich rakiet, tylko takie sceniczne. Jest sceniczna pirotechnika, jest to pięknie zrobione. O, i zobaczcie, jakie te... Flamethrowers, no, miotacze ognia. No to jeszcze patrzcie tutaj. Z Warszawy tak wygląda. Pewnie będą jeszcze inne sztaby pokazane. No, pod Pekinem akurat. Pod Pałacem Kultury. Maciu, jak chcesz, to sobie idź siądź, bo po co akurat masz tak tutaj stać? Serio, babunia. Ciekawe, czy będzie z innych sztabów. Sorry, z innych sztabów. Okej, muszę już siąść, bo... Oj. Plecy męczą, noga boli, zrobię się pierli. Piermandoli. Pięknie to zrobili. Jak widzicie, to plac defilat w Warszawie. Tarnowo Podgórne za chwilę. Nawet nie wiem, gdzie to jest. Tarnów to oczywiście wiem, ale Tarnowo Podgórne? Nie mam pojęcia. Może gdzieś w górach. Oczywiście nagrywam tutaj też na dekoderze. O, się świeci tutaj kontrolka. Dobra, moment. O, jest to Tarnowo Podgórne. Bo już miałem robić cięcie, a tu jednak jest. Tarnowo Podgórne jakieś. Nie wiem, nawet nie mam pojęcia, gdzie to jest. Pierwsze słyszę o takim mieście, o takiej miejscowości. Tak, było. Czyli to oczywiście profesjonalna pirotechnika. Za chwileczkę Białka Tatrzańska. Tam już są przebitki właśnie z Białki. O, tutaj
w rogu. Tam właśnie przebitki właśnie z Białki. No bo widzicie, to akurat nadają na żywo. Wow. Nie no, pirotechnicy to się postarali. To nie jest jakaś amatorska robota. I w Białce. O, to chyba przy termach. Tak mi się wydaje. No, niestety ja tam nie byłem osobiście, ale wiem, gdzie są te termy. W Białce. Ale muszę się tam kiedyś wybrać. O, Sosnowiec będzie. Zaprzyjaźnione dla Legii miasto. Wiadomo, Legia i Zagłębie. A co do meczu, no lepiej nie gadać. Ściszę trochę, bo jednak jest troszeczkę za głośno. Poza tym, o, Jaśnie Panclit już śpi. Tak jest, Figonek Slitty śpi już. O, pięknie ładują ten z Sosnowca. Zaraz pewnie się przełączą na Sosnowiec, tak? A jak widzicie, Figon akurat sobie nic z tego nie robi. Tutaj, no jeszcze, tutaj jeszcze pokazywałem to Tarnowo Podgórne. To nie wiem, może będzie po prostu ponownie do tego Tarnowa. Do Tarnowa Podgórnego. Nie wiem nawet, gdzie to jest. A za chwilę Wrocław. Tam po prostu, no, chyba był Podgląd. Piękne fajerwerki. Oczywiście wiadomo, będę musiał dać no, licencję Creative Commons, uznanie autorstwa, ale co mi tam. O, pod halą stulecia. O, teraz zablokuję tutaj właśnie jasność, to nie będzie tak przepalało. Jak widzicie, we Wrocławiu to po prostu zimne ognie i światła. O, czyli to już będzie wszystko. No to cóż, mordeczki. Chyba to będzie koniec na, w tym roku. Chyba, że wbiję jeszcze na kręciołę.
No i mordeczki, dla mnie już powoli się kończy wośpowy dzień. Tutaj na kanale Kręcioły leci koncert Organka. Tak jest, widzicie, jest centrum dowodzenia. No i cóż, mordeczki, to by było na tyle. Trzymajcie się, wielkie pozdro i siema!